Religia czy Ewangelia? Religia jest poszukiwaniem Boga. Ewangelia natomiast jest dobrą nowiną o tym, że Jezus szuka nas, ludzi. Najlepsza religia kładzie nacisk na potrzebę zewnętrznej przemiany. Ewangelia jednak prowadzi do wewnętrznej przemiany. Tę przemianę może sprawić w tobie jedynie Bóg. Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jest tysiące religii, ale tylko jedna Ewangelia. Religie są wymyślone przez ludzi, ale Ewangelia jest objawieniem Bożej myśli. Jest różnica między pojęciami religia i Ewangelia. Zacznijmy od prostego przykładu. Jakiś czas temu pewien człowiek przeczytał, że młode matki podczas zakupu zwracają baczną uwagę na ceny. Są w tym sumienne i są w tym bardziej sumienne niż ojcowie. I szybko orientują się, gdzie można kupić tanio i dobrze. Zaskakujące jest jednak to, że młode matki prawie zawsze kupują najdroższe jedzenie dla swoich dzieci w okresie niemowlęcym. Nie wybierają ani najtańszego sklepu, ani najtańszych produktów. Przyjrzano się tej sprawie i szybko znaleziono prawdopodobną przyczynę. Młode matki wiedzą, że to właśnie i właściwie to one powinny karmić swoje dzieci piersią. Ponieważ jednak nie chcą lub nie mogą karmić piersią, to pragną dać swojemu dziecku to, co najlepsze. Dlatego też wybierają najdroższe preparaty dla początkowego żywienia niemowląt. Gdyby tego nie robiły, czułyby się winne. To jest interesujące. Dziś chcemy zastanowić się nieco nad przyczyną tego zachowania w kontekście naszego tematu, a tym tematem jest religia czy Ewangelia. Ważny jest dla nas Boży punkt widzenia. Wszyscy mamy sumienie, które mówi nam, co jest dobre, a co złe. Na przykład jeśli rozmawiasz z nałogowym palaczem i powiesz mu, to niedobrze, że palisz 60 papierosów dziennie, to on może ci odpowiedzieć, robię z moimi pieniędzmi, co mi się podoba. Wędzone mięso jest trwalsze. Znam kogoś, kto nie wypuszcza fajki z ręki, a ma 95 lat. Odpowiedź mogłaby brzmieć tak albo podobnie. Jednak w głębi duszy on wie, że masz rację. Jeśli rozmawiasz z pijakiem i mówisz mu, to co robisz jest bardzo złe, wtedy on może odpowiedzieć, ja akurat to lubię. Poza tym mogę robić ze swoimi pieniędzmi, co chcę i nikogo nie powinno to obchodzić. Wie dobrze, wie bardzo dobrze, że masz rację. Jeśli z kolei porozmawiasz z cudzołożnikiem, to może będzie się usprawiedliwiał i dawał ci takie odpowiedzi, które wskażą, że udaje, że prowadzi dobre życie. Ale dobrze ten człowiek wie, że jest oszustem. Sumienie też mu mówi, to co robisz nie jest właściwe. Biblia uczy nas, że od czasu upadku wszyscy jesteśmy oddzieleni od Boga. Od czasu upadku w grzech w Eden. Po jednej stronie jest święty Bóg, a po drugiej grzeszny człowiek. W Biblii czytamy w Księdze Izajasza 59:1-2, że grzech jest przegrodą pomiędzy nami a naszym Bogiem. To oddzielenie jest całkowite. Upadek i jego konsekwencje dotyczą wszystkich ludzi, każdej jednostki, bez wyjątku. W liście do Rzymian 7:18 czytamy, że w nas, ludziach, nie ma nic dobrego. Niektórzy jednak uważają, że człowiek ma dobry rdzeń. To jest wielkie kłamstwo. Ci ludzie nie znają samych siebie.
Biblia naucza, że nie można w nas znaleźć absolutnie niczego dobrego, chociaż przez upadek oddaliliśmy się od Boga. Bóg nadal ma punkt oddziaływania na człowieka. Tym punktem jest jego sumienie. Możesz o tym przeczytać w liście do Rzymian, 2 rozdział od 14 do 15 wersetu. Biblia mówi nam również na innych miejscach, że człowiek posiada sumienie. Nasze sumienie nie jest głosem Boga. Są ludzie, którzy mówią, żyję zgodnie ze swoim sumieniem i słucham swojego wewnętrznego głosu. Nasze sumienie nie jest głosem Boga. Jest ono jednak zaprojektowane tak, aby reagować na głos Boga. Ktoś kiedyś powiedział, nasze sumienie jest echem głosu Boga. To bardzo dobrze powiedziane. Nasze sumienie reaguje, gdy robimy coś złego. Wszyscy doświadczyliśmy tego tysiące razy. Nasze sumienie reaguje zupełnie różnie. Są ludzie, których sumienie jest nieczułe. Bergman powiedział kiedyś, u niektórych ludzi sumienie pokryte jest psychicznym nagarem, zanieczyszczeniem. Tacy ludzie nie zdają sobie sprawy, że kłamią. Nie zdają sobie już sprawy, kiedy rozbijają małżeństwo. Na ogół nie zdają już sobie sprawy, że czynią zło. Ich sumienie jest przytępione, jest zatwardzone. To jest straszny stan. Możesz stłumić i zaatakować, zakatować swoje sumienie na śmierć, aż przestanie reagować. Jest też druga skrajność, mianowicie ktoś ma przewrażliwione sumienie. Są ludzie, którzy ledwo są w stanie przejść na drugą stronę ulicy. Nie lubią patrzeć na lewo i prawo, bo zawsze mają wyrzuty sumienia, że przechodzą w niewłaściwy sposób. Nadwrażliwe sumienie często wynika z fałszywego wpływu religijnego. To jest bardzo wielkie nieszczęście. Jest też normalnie funkcjonujące sumienie. Już o tym wspominałem. Jak na przykład w przypadku matki, która kupuje najdroższe jedzenie dla swojego niemowlaka, ponieważ w przeciwnym razie miałaby wyrzuty sumienia. Albo jak ten człowiek, który w nocy rzuca się i przewraca w łóżku i nie może zasnąć. Zrobił coś złego i dręczy go sumienie. Albo jak w przypadku innego, który jest śmiertelnie chory i leży teraz na łożu śmierci, choć od lat nie chodził do kościoła, nagle dręczy go sumienie i nie może zaznać spokoju. Nagle prosi o spotkanie z duchownym. Jego sumienie nadal działa. On wie, że jest obciążony winą. Wszystkie narody o tym wiedzą. Wszyscy jesteśmy grzeszni i dlatego wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem. Nawet gdyby nikt nam nie powiedział, wiedzielibyśmy, że potrzebujemy ratunku. W jakiś sposób to odczuwamy. I nie tylko my, którym to zostało powiedziane, ale wszyscy inni też to wiedzą i wyczuwają. Wszyscy ludzie wiedzą, że są winni i potrzebują zbawienia. Jest to bardzo interesująca rzecz. Możesz odwiedzić najbardziej oddalone plemię gdzieś na jakiejś wyspie. Tamtejsi ludzie mogą nie mieć nawet ubrań na sobie, mogą nie mieć domów i wielu rzeczy, które my uznajemy za oczywiste. Oni jednak na pewno szukają zbawienia i mają własną religię. Istnieje wiele różnych religii. Jeśli zastanowisz się nad tym i zdasz sobie sprawę z tego i zadasz sobie pytanie, jak to w ogóle się stało. Uświadomisz sobie, nawet ludzie, którzy nie mają żadnych kontaktów z innymi narodami, mają religię. Ale dlaczego mają religię? Mają religię, ponieważ czują, że są winni i dlatego, że bardzo odczuwają potrzebę ratunku. Każdy z nich wywodzi się od Noego, który ocalał z potopu. Więc każdy z nich miał przekazaną wiedzę od tego Syna Bożego, od Noego, który przekazał tą wiedzę swoim kolejnym synom.
synom, wnukom i kolejne pokolenia także czerpały z tego dorobku, tej informacji. I dlatego mają one świadomość, że te narody, że wychodzą właśnie z tej linii ludzkiej, która ocalała z potopu, mają różne mity na temat powodzi. I także te narody mogą korzystać z tej wiedzy przekazanej im przez przodków. Z pomocą religii te narody próbują oczyścić się przed siłą wyższą, w którą wierzą. Chcą uspokoić swoje sumienie. Po co w ogóle takim ludziom religia? Słowo religia w ogóle jest bardzo ładne. Słowo religia w gruncie rzeczy piękne słowo. Pochodzi z języka łacińskiego, gdzie re oznacza powrót, a legion przypomina o połączeniu. Chodzi więc o ponowne zbliżenie się do kogoś. Człowiek poszukuje ponownego połączenia z Bogiem. Dlatego właśnie religia jest pięknym słowem. Chciejmy jednak sprawdzić, co człowiek potem robi z tym, co nazwaliśmy religią. Przede wszystkim zapytajmy się, skąd właściwie wzięła się religia i po co jest religia. Są ludzie, którzy uważają, że religia pochodzi od Boga. Kiedy słyszą słowo religia, myślą, to jest coś boskiego, coś, co Bóg chciał. Chciałbym teraz wyjaśnić coś na kilku bardzo prostych przykładach. Jeżeli w ręku trzymam mały ołówek automatyczny, to możemy zauważyć, że posiada on bardzo cienką końcówkę, której nie trzeba ostrzyć. Myślę o takiej konstrukcji. Jak widać, tu jest bardzo ostre. Nie trzeba tego ostrzyć. Jest zawsze gotowe do rysowania. Ołówek, gumka i papier to moje najważniejsze narzędzia pracy. Gumkę mam na drugim końcu ołówka. Tutaj schowano. Jeśli coś źle napiszę, po prostu odwracam ołówek i gumką mogę wymazać to, co napisałem. Prosta, ale wspaniała rzecz, prawda? Jak myślicie, czy ten ołówek spadł kiedyś z nieba, czy powstał w inny sposób? Nie, został wynaleziony przez człowieka. Prawdopodobnie w Japonii wyprodukowany akurat ten, z tego co pamiętam, albo w Japonii, albo ściema, może w innym kraju. Europejczycy go zaimportowali, a ja kupiłem go sobie. Ten mechaniczny ołówek jest wynalazkiem człowieka. Gumka jest również wynalazkiem człowieka. Mam też małe, ostre nożyczki do paznokci. Wiem także, że można też, co nie jest estetyczne, obgryzać lub spiłowywać paznokcie. Moje nożyczki do paznokci też nie spadły z nieba, lecz są wynalazkiem ludzi. Czytałem, że człowiek, który wynalazł spinkę do włosów typu fala, stał się bardzo bogaty. Wcześniej były tylko proste spinki do włosów i one opadały. I rozpadała się wtedy fryzura. Pewnego dnia ktoś wpadł na pomysł, że można je również zrobić w kształcie fali.
ponieważ w ten sposób lepiej się trzymają. Uzyskał na to patent i zarobił mnóstwo pieniędzy. To wszystko są wynalazki ludzi. Ludzie mieli problem i szukali rozwiązania, myśleli i dokonywali odkryć. Rzeczy, które właśnie wymieniliśmy, są wynalazkami człowieka. Są one środkiem prowadzącym do osiągnięcia określonego celu, dużych pieniędzy. Religie są wynalazkiem. Tak samo wygląda sprawa z wieloma różnymi religiami. Religie są również wymysłem ludzi. Religie nie pochodzą z nieba, ale ludzie sami je wymyślili. Ołówek służy do pisania, gumka do mazania. A religia? Religia też ma swoją funkcję. Po co jest religia? Religia jest ludzkim środkiem do wyciszenia sumienia. Chciałbym to teraz wyjaśnić nieco szerzej, tak aby każdy mógł zrozumieć. Poganie, którzy żyją gdzieś w buszu i nigdy nie słyszeli o Bogu ani o Biblii, też są grzesznikami. Oni wiedzą, że są grzesznikami. W liście do Rzymian, rozdział 2, można przeczytać, że ich sumienie o tym poświadcza. Odczuwają, że są winni przed Bogiem, że są grzesznikami i że coś trzeba z tym zrobić. A w dążeniu do tego, by być w porządku wobec Boga, pojawiają się różnego rodzaju nieprawidłowości. Religia jest wysiłkiem. Istnieją poganie, którzy czczą Boga wykonanego z drewna. Wierzą nawet mocno, że ów Bóg może im dopomóc. Składają wszelkie ofiary, nawet mordują swoje dzieci i składają je w ofierze temu Bogu, którego sami stworzyli. Czytamy o ludziach, którzy modlą się całymi godzinami, bo chcą uspokoić wyrzuty sumienia. Wielu Hindusów pielgrzymuje setki kilometrów do rzeki Ganges, aby wziąć w niej oczyszczającą kąpiel lub tam umrzeć. Dlaczego to robią? Równie dobrze mogliby umrzeć w domu. Robią to, bo inaczej mieliby wyrzuty sumienia. Robią to, aby uspokoić swoje sumienie. Na pogańskich świętach kobiety rzucają swoje dzieci przed rydwany wiozące bożki. Kiedy koła przetaczają się po dzieciach, a krew rozpryskuje się na wszystkie strony i dzieci są miażdżone, kobiety te wpadają w ekstazę. Dla nich jest to punkt kulminacyjny ich życia. Złożyły Bogom w ofierze najdroższą rzecz, jaką mają. Teraz bogowie muszą być zadowoleni. To są okropne praktyki. Tego nauczyli się od swoich przodków i dalej to kontynuują. Gdyby tego nie zrobiły, miałyby wyrzuty sumienia. Pewien misjonarz, który pracował wśród tubylców, przybył do wioski, w której ludzie świętowali. Tańczono i śpiewano. Podszedł bliżej, żeby zobaczyć, co się dzieje. I wtedy zobaczył, że składano w ofierze dziecko. Wybuchła plaga. Ludzie poszli do znachora i zapytali, co mamy robić. Bogowie są przeciwko nam. Wtedy znachor zapytał bogów, co ludzie powinni zrobić? Odpowiedź, która nadeszła, nie była jednak od Boga, ale raczej od diabła. Znachor nakazał złożyć w ofierze ostatnie urodzone dziecko. Szybko się o tym dowiedziano, a rodzice przynieśli nowonarodzone dziecko. Potem dziecko to było bardzo powoli duszone drobnym piaskiem. Podczas gdy dziecko umierało w męczarniach, wioska się cieszyła. Wierzono, że gniew bogów został uciszony i zażegnany. To są przerażające fakty. Kiedy czyta się coś takiego, człowiek staje się wdzięczny, że pozwolono mu dorastać w kraju, w którym tak straszne rzeczy już nie istnieją. Oczywiście nasi przodkowie wcale nie byli lepsi. Składali podobne ofiary.
Dlaczego te poprzednie praktyki Słowian już nie istnieją? Wiele wieków temu dotarła do nas Ewangelia. Wszędzie, gdzie dotarła Ewangelia, te okrutne rzeczy zostały wykorzenione. W Biblii powiedziano nam, że nie musimy poświęcać naszych dzieci, ponieważ Bóg poświęcił swojego Syna dla naszego zbawienia. Najbardziej niebezpieczną religią jest jednak coś innego. Najbardziej niebezpieczna religia to jest... No, za chwilę powiem. Teraz wróćmy do tematu religii. Religia jest środkiem dla uspokojenia sumienia. Religia jest czasami bardzo okrutnym środkiem. Jeżeli teraz zapytasz, jaka religia, wtedy muszę ci odpowiedzieć, każda religia jest środkiem dla uspokojenia sumienia. Nawet najlepsza religia jest tylko środkiem do uspokojenia sumienia i dlatego w ostatecznym rozrachunku jest nic nie warta. Każda religia jest w rzeczywistości zagrożeniem. Karol Marx powiedział, religia jest opium dla ludu. Ilu ludzi zdenerwowała ta wypowiedź? W rzeczywistości jest to niestety prawda. Czym więc jest opium? Jest to środek odurzający, narkotyk, środek uspokajający, środek do ukrycia prawdziwego stanu. Teraz wyjaśnię coś bardzo ważnego na bardzo prostym przykładzie. Ktoś ma ból zęba, ma zepsuty ząb. Powinien był pójść do dentysty miesiące temu. Teraz ból zęba jest silniejszy. Wyjeżdża na wakacje, dostaje silny lek przeciwbólowy i zażywa go 4 razy dziennie. Co się dzieje? Ból znika. Czuje się dobrze. Znowu może gryźć i czuje się dobrze. Ząb jest nadal tak samo chory jak wcześniej. Faktyczny problem w zasadzie nie uległ zmianie. Proszę się dobrze zastanowić. Tak samo jest z religią. Jestem zgubionym grzesznikiem. Grzech oddziela mnie od Boga. Czasami robię rzeczy, o których moje sumienie mi mówi, że są złe, ponieważ grzech jest gorszy od wrzodów żołądka, o wiele gorszych. A czasami robię rzeczy grzeszne, o których moje sumienie mi mówi, że są dobre, ponieważ mam niewyregulowane sumienie do końca, niewspółgrające z Panem Jezusem. Grzech może również powodować wyrzuty, straszliwą agonię sumienia. Wtedy pomaga ci twoja religia. Każdy jakąś religię ma, nawet ateista. Zaczynasz ją praktykować i religia zaczyna działać. Wyrzuty sumienia znikają, ale grzech pozostaje. To tak, jakbym leczył chorego zęba znieczuleniem. Ból zęba mija, ale ząb pozostaje niewyleczony. W ten sposób postępują miliony ludzi w różnych religiach. Złe sumienie może zostać uspokojone, ale grzech i stan zgubienia człowieka pozostają. Nic się nie zmieniło. I teraz dochodzę do punktu, w którym niektórzy mogą się na mnie rozgniewać. Ale to, co zamierzam powiedzieć, jest prawdą. Religia chrześcijańska, tak zwana religia chrześcijańska, jest najbardziej niebezpieczną ze wszystkich religii. Jest tak dlatego, że funkcjonuje ona bardzo dobrze, ponieważ bardzo dobrze uspokaja sumienie człowieka. Bardzo dobrze uspokaja człowieka. Wielu ludzi myśli, mam najlepszą rzecz, jaka istnieje, religię chrześcijańską. Potem zaczynają tą religię praktykować i to ich bardzo uspokaja. Nic się nie zmienia w sprawie ich grzechów i zgubionego stanu. Używa się religii chrześcijańskiej jak środka uspokajającego. Czym jest religia chrześcijańska? Na przykład, dziecko ma tylko kilka dni, potem jest chrzczone, rodzice są uspokojeni, wszystko jest dla nich w porządku. Dziecko nie jest już poganinem, ale chrześcijaninem. Dziecko nie potrafi jeszcze nawet samodzielnie myśleć, a dokonuje się konfirmacji i wyznania wiary.
Dlaczego tak się dzieje? Gdzie w Biblii jest o tym mowa? Nie mówcie teraz, że besztam Kościół. Chcę tylko wyjaśnić, jak niebezpieczne jest zachowywanie jedynie zewnętrznych form. Tak, dzieje się to w wielu miejscach. Dziecko ma tylko kilka dni i od razu jest chrzczone. Rodzice są uspokojeni, wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziecko nie jest już poganinem, ale chrześcijaninem. Dziecko nie potrafi jeszcze nawet samodzielnie myśleć, a tu komunia i bierzmowanie. Dlaczego tak się dzieje? Czy Biblia coś mówi na ten temat? Nie mówcie teraz, że krytykuję jakiś kościół. Nie. Chcę tylko wyjaśnić, jak niebezpieczne jest stosowanie jedynie zewnętrznych form. Kiedy nawróciłem się w wieku wcześniejszym, opowiadał pewien mężczyzna, i zaczął czytać ten człowiek Biblię. Ten człowiek opowiada dalej, i zacząłem czytać moją Biblię. Szukałem w niej mojej ukochanej konfirmacji i nie znalazłem jej. Aż w końcu musiałem zdać sobie sprawę, że jest to wynalazek kościoła protestanckiego. Obrządek ten został w pewnym momencie wymyślony i wprowadzony. Wyznanie wiary jest czymś, co ludzie wymyślili z biegiem czasu. Nigdzie w Biblii nie ma o tym mowy. Inny z kolei człowiek opowiada tak. Kiedy nawróciłem się i w wieku, i podaje ilość lat, zacząłem czytać moją Biblię, szukałem w niej mojej ukochanej komunii i bierzmowania, ale nie znalazłem ich. Aż w końcu musiałem zdać sobie sprawę, że jest to wynalazek kościoła rzymskokatolickiego. Rzymskokatolicki kościół, zostało to w nim wymyślone i wprowadzone w pewnym momencie historii tej grupy religijnej. Nigdzie w Biblii nie ma o tym mowy. Tak samo jest z małżeństwem chrześcijańskim. Małżeństwo chrześcijańskie. Jesteście małżeństwem w momencie, gdy wy powiecie swoje tak przed Bogiem, przed urzędem państwowym, któremu podlegacie. Chrześcijanie mają również potrzebę proszenia Boga o jego błogosławieństwo. Jeśli możemy to zrobić w kościele, to czujemy się z tym dobrze. I to też jest słuszne. Który prawdziwy chrześcijanin nie ma tego pragnienia? Każdy, kto myśli, że skoro zostałem ochrzczony, bierzmowany, wziąłem ślub kościelny i wreszcie pochowany po chrześcijańsku, to wszystko będzie dobrze, żyje w bardzo wielkim błędzie. To wszystko być może nas uspokaja, ale nie uratuje od wiecznego potępienia. Jeśli właściwie zbadamy te rzeczy, musimy uczciwie stwierdzić, że o większości z nich w ogóle nie jest napisane, nie jest wspomniane w Biblii. Są to działania chrześcijańskie, religijne, prowadzone być może w dobrej intencji. Nie mają one nic wspólnego ze zbawieniem duszy człowieka. To, co mnie może uratować, to coś zupełnie innego. Jest to uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Większość ludzi nigdy się tym nie zajmowała. Po prostu dali się uspokoić religii chrześcijańskiej. Owoce chrześcijańskiej religii. Jeśli wzięlibyśmy człowieka z Niemiec, to Niemcy nazywane są krajem chrześcijańskim, ale to wielkie kłamstwo. Niemcy nie są krajem chrześcijańskim. Większość Niemców nigdy nie uczestniczy w nabożeństwach. Spójrzcie na owoce religii chrześcijańskiej. Tak zwane narody chrześcijańskie mają najwięcej rozwodów. Ktoś przyjeżdża z Turcji do Hanoweru i po krótkim czasie mówi: chrześcijanie mnie rozczarowali. A co z innymi krajami, które nazywają się chrześcijańskimi? Polska jest nazywana krajem chrześcijańskim. Znaczna część Polaków uczestniczy jeszcze w chrześcijańskich nabożeństwach. Spójrzmy na owoce religii chrześcijańskiej. W tak zwanych narodach chrześcijańskich notuje się najwięcej
rozwodów, młodzi ludzie żyją bez zawarcia związków małżeńskich, materializm i egoizm jest wszechobecny itd. Ktoś przyjeżdża do nas na przykład z innego kraju i po krótkim czasie mówi: chrześcijanie mnie rozczarowali. A co z innymi krajami, które też nazywają się chrześcijańskimi? Jeden człowiek opowiadał, że poszedł gdzieś do fryzjera. To było jakiś czas temu. Podczas ich rozmowy mężczyzna strasznie klął. To było po prostu nie do zniesienia. Wiedział ten, który opowiadał, że ten człowiek nazywa się piękny. Kiedy strzyżenie dobiegło końca, zapłacił i powiedział mu: panie piękny, dzisiaj w mieście mamy ewangelizację. Siedzę tu z panem od 1,5 godziny. Nasze spotkanie trwa mniej więcej tyle samo czasu, ile ta planowana ewangelizacja. Jest o wiele tańsza, a właściwie to można wejść za darmo. Zapraszam. Czy przyjdzie pan na to spotkanie dzisiejszego wieczoru? Rozmawiał ten człowiek z tym fryzjerem uprzejmie. Zaprosił go serdecznie i wręczył mu zaproszenie. Wtedy fryzjer wygłosił nieskładną tyradę o kościele, pobożności, Bogu i wszystkim, co chrześcijańskie. W końcu ten, który opowiadał, powiedział fryzjerowi: panie piękny, ma pan ładne nazwisko, ale wyraża się pan strasznie. Lepiej by było, gdyby się pan nazywał straszny, a wyrażał się inaczej. Zamienili jeszcze kilka słów i klient odszedł pełen smutku. Stojąc na zewnątrz, ten klient pomyślał, że cała ta historia stała się dla niego prawdziwym kazaniem. Można się nawet nazywać pan szlachetny i nadal być łajdakiem. Bardzo dobrze, można także wyznawać religię chrześcijańską. Wasze papiery mogą mówić protestant, ale możecie nie mieć nic wspólnego z Ewangelią. Można powiedzieć, wszyscy jesteśmy chrześcijanami, ale jesteśmy daleko od Jezusa Chrystusa i Jego nakazów. Słyszysz, co mówi Słowo Boże, a nie słuchasz tego. Służysz diabłu, a nie Jezusowi. I dlatego ten człowiek, stojąc na zewnątrz, pomyślał, że cała ta historia stała się dla niego prawdziwym kazaniem. Można nawet nosić nazwisko szlachetny i nadal być łajdakiem. Bardzo dobrze można także wyznawać religię chrześcijańską. Ktoś może być urodzonym rzymskim katolikiem i jako rzymski katolik może nie mieć nic wspólnego z Ewangelią. Mogą wszyscy mówić, jesteśmy chrześcijanami, a być daleko od Jezusa Chrystusa i Jego nakazów. W rzeczywistości służyć diabłu, a nie Panu Jezusowi. I proszę Cię, drogi przyjacielu, który słuchasz tych słów, o całkowitą szczerość przed Bogiem w tym momencie. Na co komu maska? Bóg nie jest taki, że widzi tylko to, co zewnętrzne. Bóg patrzy na serce. Pewnego dnia osądzi nie naszą zewnętrzną powierzchowność, ale to, jacy byliśmy naprawdę. Możesz być ochrzczony, ale nie mieć życia z Boga. Biblia mówi, mają imię, że żyją, a przecież są martwi. Być może o sobie powiesz, że jesteś religijny. Wcale nie zamierzam temu zaprzeczać. Przywiązujesz być może wielką wagę do tego, aby twoje dzieci były ochrzczone. Należy mieć nadzieję, że wezmą również ślub według ceremonii chrześcijańskiej, w przeciwnym razie co pomyślą sobie sąsiedzi lub krewni. I miejmy nadzieję, że ich dzieci zostaną także ochrzczone. Wtedy wszystko zacznie się od nowa. I w pewnym momencie, kiedy umrą, zostaną również pochowane w chrześcijańskim pogrzebie. Wtedy przypomnij się o tym, że przyjęli wszystkie sakramenty. Cóż, jeśli ktoś został ochrzczony, przyjmował komunię i był bierzmowany, to z pewnością musi otrzymać honorowe miejsce w niebie, prawda? Nieprawda. Tak się na pewno nie stanie.
Wielu jest religijnych, ale nienawróconych, nienarodzonych na nowo. Oni nigdy nie zdecydowali się w swoim życiu przyjąć Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela i Pana i nie mają pewności zbawienia. To jest ich całkowita katastrofa. Teraz chciałbym szczerze powiedzieć wam kilka rzeczy. Powiem to z miłości, możesz być tego pewny, bo chcę ci pomóc. Trzy rzeczy, z którymi religia ma związek. Religia prawie zawsze ma do czynienia z trzema rzeczami. Zwróć uwagę na martwe przedmioty, na pisma, które nie znajdują się nigdzie w Biblii i na ludzi częściowo, na martwych ludzi. Kilka przykładów. Po pierwsze, z martwymi przedmiotami. Do dziś dobrze pamiętam, gdy znów nadeszły święta, siedzieliśmy w blasku świateł i śpiewaliśmy: Och, choinko, o choinko, jak piękne są twe gałęzie. Och, choinko, potrafisz mnie bardzo ucieszyć. Potem było, no to zobaczmy, co przyniósł Mikołaj. To było największe święto chrześcijańskie w roku. Och, są ludzie, którzy na szyi noszą krzyżyk na łańcuszku. Pięknie. Z wyglądu pięknie. Podoba mi się to, ale jeśli to jest wszystko, co noszą, to są biedni i zgubieni. Inni znowu wkładają krzyż pod poduszkę, myśląc, że jeśli umrą tej nocy, to na pewno będą błogosławieni, bo przecież pod poduszką jest krzyż. To jest bardzo zły przesąd. Jeszcze inni udają się w pewne miejsce i całują krzyż, ponieważ ma to być szczególnie święty kawałek drewna. Cóż za nonsens. To jest właśnie religia. Religia ma do czynienia z martwymi przedmiotami, z książkami niezwiązanymi z Biblią, dokumentami i wszelkiego rodzaju śmieciami. Po drugie, inną rzeczą, o której wspomniałem, są zasady, których nigdzie nie można znaleźć w Biblii. Są ludzie, którzy na przykład są związani jakimś postem, nie jedzą mięsa w piątek. Myślą, że będą w ten sposób Bogu się bardziej podobać, niż gdyby jedli mięso w piątek. Mieliby wyrzuty sumienia, gdyby wtedy to mięso zjedli. Powiedz mi, skąd ludzie biorą takie pomysły? Myślę, że dobrze jest przejść na bezmięsny tryb życia, na przykład na jeden dzień w tygodniu lub nawet dłużej. Można pościć od czasu do czasu, przez jeden dzień również działa to korzystnie dla zdrowia. Dzisiaj wiemy o tym z badań medycznych, że post jest bardzo dobrą rzeczą. Jeśli próbujemy powiązać to z religią i myślimy, że wyświadczamy Bogu jakąś przysługę, to jesteśmy w całkowitym błędzie. Żywy Bóg nie ma nic wspólnego z takimi zasadami. Po trzecie, następnie wspomniałem, że w religii często chodzi o ludzi, a nie o Jezusa Chrystusa. Nie o Jezusa Chrystusa, ale o ludzi, to często martwych. Ktoś mówi, mój wujek był pastorem, mój szwagier jest księdzem. I co z tego? Czy Bóg zwraca uwagę na coś takiego? Co to za krótkowzroczne rozumowanie? Wszystko to jest nic nie warte, jeśli chodzi o nasze zbawienie, o naszą wieczną przyszłość. To jest właśnie religia. Religia. Martwa religia jest środkiem do celu, środkiem, dzięki któremu można uspokoić swoje sumienie. W końcu człowiek umiera bez nawrócenia, bez odrodzenia, bez pewności zbawienia, bez pojednania się z Jezusem Chrystusem. Czym jest Ewangelia? Teraz przejdę do drugiej bardzo ważnej części. Czym jest Ewangelia? Chcę wyraźnie zaznaczyć różnicę między religią a Ewangelią. Czym jest Ewangelia? Chciałbym zacytować Ewangelię Jana, rozdział 3, wersety od 1 do 10. Czytamy tam następujące słowa. Był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był.
Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Czytaliśmy, jak Jezus rozmawia tutaj z nauczycielem religii Nikodemem. Jezus mówi do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ten Nikodem miał najlepszą religię, jaka istniała w tamtym czasie. Wykonywał wiele dobrych uczynków, a teraz Jezus mówi do niego, do tego religijnego, dobrego człowieka: To nic nie znaczy. Jeśli ktoś chce wejść do Królestwa Bożego, musi się na nowo narodzić. Musi się na nowo narodzić. To jest konieczne. Musicie się na nowo narodzić. Takie jest wymaganie Słowa Bożego. To jest dar Boży. Chciałbym teraz zacytować wypowiedź piosenkarza Leo Janza. Moi przyjaciele, jest tysiące religii, ale tylko jedna Ewangelia. Religie są wymyślone przez ludzi, ale Ewangelia jest objawieniem Bożych myśli. Religia została stworzona przez ludzi, ale Ewangelia jest darem od Boga. Religia jest poglądem ludzi, ale Ewangelia jest przekazem Boga. Religia na ogół to na ogół historia grzesznych ludzi, którzy chcą coś zrobić dla świętego Boga. Ewangelia natomiast mówi nam, co święty Bóg uczynił dla nas. Religia jest poszukiwaniem Boga, a Ewangelia natomiast jest dobrą nowiną mówiącą o tym, że Jezus szuka ludzi. Syn Człowieczy, Jezus, przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. A oto kolejne bardzo ważne zdanie Leo Janza. Najlepsza religia podkreśla potrzebę zewnętrznej przemiany. Ewangelia jednak zaczyna się od wewnętrznej przemiany. To jest to, co Bóg chce ci dać. Wewnętrzną przemianę. Wewnętrzną przemianę. Nowe życie. Odrodzenie. Jeszcze raz chciałbym powrócić do spraw zewnętrznych. Myślę, że wtedy dobrze to zrozumieliśmy i nikt nie będzie miał mi nic za złe. Religia ma związek z rzeczami zewnętrznymi. Nie mówię, że te zewnętrzne rzeczy są z definicji złe. Najczęściej nie zawsze są złe. Nie mówię, że te zewnętrzne rzeczy pochodzą od diabła. Najczęściej nie można tak powiedzieć z całą pewnością. Ale są to rzeczy ludzkie, wymysły ludzkie, ponieważ otworzyli szeroko wrota religii ludzie przez swoje wynalazki. Ponieważ stworzyli te wynalazki ludzie, nie wystarczą nam, one nie zbawiają. Na przykład mówimy do naszego małego synka, kiedy uczy się modlić: Teraz ładnie złóżmy ręce i pomódlmy się. Dlaczego tak mówimy? Żeby nie bawił się obrusem podczas modlitwy. Następnie mówimy maluchowi: A teraz zamknijmy oczy i pomódlmy się. Prawie zawsze zamykają ludzie niektórzy oczy, kiedy się modlą. Modlą się też czasami podczas jazdy samochodem, więc oczywiście wtedy trzeba mieć oczy otwarte.
Poza tym, kiedy ludzie są sami lub na spotkaniu modlitewnym, albo mają otwarte, albo zamknięte oczy. Dlaczego mówimy naszym dzieciom, że teraz chcemy zamknąć oczy i złożyć ręce i się modlić? Nigdzie w Biblii nie jest napisane, żeby to robić. Niemniej jednak mówimy to naszym dzieciom, żeby nie rozglądały się z ciekawością i może nie liczyły klusek w talerzu, albo nie robiły czegoś innego. To nie to, co zewnętrzne, zamykanie oczu, złożenie rąk jest decydujące, ale modlitwa płynąca z serca. Moglibyśmy więc wymienić wiele innych rzeczy, aby pokazać, czym jest religia. Również nasze chrześcijańskie święta zostały wymyślone przez ludzi na przestrzeni wieków. Tak, ustanowiono je przed wiekami, a my teraz je obchodzimy. W rzeczywistości jednak niczego takiego nie znajdujemy w Biblii. Nie mów, że jestem przeciwny tym rzeczom, choć oczywiście jestem. Chcę tylko zaznaczyć, że te zewnętrzne rzeczy nie są wystarczające, aby zostać zbawionym. Te rzeczy, nawet jeśli mają chrześcijańską wymowę, mogą być co najwyżej opakowaniem. To nie opakowanie jest decydujące, lecz zawartość. A zawartość nie jest tym, co mają miliony ludzi. Oni mają tylko religię, opakowanie. Konieczna jest wewnętrzna przemiana. Jezus Chrystus Pan powiedział do Nikodema: musisz się na nowo narodzić. Leo Janc powiedział: Ewangelia zaczyna się od wewnętrznej przemiany. Ta wewnętrzna przemiana nazywana jest w Biblii nowym narodzeniem. Chciałbym teraz Cię zapytać, czy doświadczyłeś tego w swoim życiu? Powiedz mi, czy możesz mi opowiedzieć o takim momencie w swoim życiu, w którym Bóg otworzył Twoje wewnętrzne oczy, kiedy rozpoznałeś swój zgubny stan, a potem przyszedłeś do Jezusa, aby pokutować, nawrócić się i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela. Powiedz mi, czy narodziłeś się na nowo? Powiedz mi, czy jesteś świadomy, pewny swojego zbawienia? Czy masz świadectwo Ducha Świętego, że stałeś się dzieckiem Bożym? Czy Jezus mieszka w Twoim sercu? Czy możesz powiedzieć tak jak Paweł: Chrystus we mnie, nadzieja chwały? Jeśli nie możesz tego powiedzieć, to znaczy, że nigdy nie uczyniłeś tego kroku. Nie przeszedłeś przez tę ważną granicę. Biblia mówi o narodzeniu się na nowo. Jezus mówi: musicie się narodzić z ducha. Musicie narodzić się na nowo. Oznacza to, że trzeba się ponownie narodzić po raz drugi. Przez pierwsze narodziny stajesz się dzieckiem człowieka. Przez drugie narodziny stajesz się dzieckiem Bożym. Przez pierwsze narodziny człowiek staje się dzieckiem człowieka, ponieważ został poczęty przez człowieka. Przez ponowne narodzenie człowiek staje się dzieckiem Bożym, ponieważ został zrodzony przez Boga za sprawą Ducha Świętego. Pierwsze narodziny następują w wyniku woli, decyzji człowieka. Tak samo jest z nowym narodzeniem. Staje się to z powodu Twojej osobistej decyzji, wiary. Jak mówi m.in. Ewangelia Jana, 1 rozdział 12-13 wersetu. W Ewangelii Jana, rozdział 1, wersety od 11, czytamy: do swej własności przyszedł Jezus, ale swoi Go nie przyjęli. Jest to jeden z najsmutniejszych fragmentów Biblii. Pan Jezus przychodzi na świat, chce zbawić ludzi, a ludzie Go nie przyjmują, biorą chleb z Jego ręki, chcą korzystać z pozytywnych skutków Jego przyjścia, ale sami Go nie przyjmują. Ludzie akceptują społeczne rezultaty, jakie przyniosło z sobą chrześcijaństwo. Lubimy żyć w kraju chrześcijańskim, ponieważ w dużej mierze panuje tu jeszcze pokój i porządek. Ewangelii zawdzięczamy to, że tak dobrze nam się dzisiaj powodzi. Ewangelia socjalna, zewnętrzna forma naszego życia to jest to, czego chcemy. To naprawdę jest istotne. Zbawienie człowieka, odrodzenie, nowe życie i jego konsekwencje, tego już nie chcemy. To jest tragedia. Tego, co naprawdę jest istotne, czyli zbawienie człowieka, odrodzenie, nowe życie i jego konsekwencje, tego już nie chcemy.
Następny werset pierwszego rozdziału Jana, werset 12, mówi: tym zaś, którzy Go, czyli Jezusa, przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. W chwili, gdy przyjmujesz Jezusa Chrystusa w wierze jako swojego Zbawiciela i Odkupiciela, rodzisz się na nowo, do żywej nadziei. Naturalne narodziny następują poprzez naturalne poczęcie z nasienia człowieka. Wpierw następuje zapłodnienie, potem ciąża i wreszcie poród. Rodzi się nowe życie. Nowe narodziny dokonują się z nasienia Bożego. Nasieniem Bożym jest Słowo Boże. Jezus mówi: nasieniem jest Słowo. A Jan w swojej Ewangelii, w pierwszym rozdziale, 14 wersecie, mówi: Słowo stało się ciałem. Tak, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jezus jest Słowem wcielonym, nasieniem. Kto przyjmuje Jezusa w wierze, przyjmuje nasienie, które rodzi nowe życie. W momencie, gdy przyjmujesz Jezusa Chrystusa w wierze jako swojego Zbawiciela i Odkupiciela, rodzisz się na nowo, jesteś na nowo narodzonym człowiekiem. Nie ma to nic wspólnego z przynależnością do jakiegoś kościoła, parafii, czy jakimkolwiek osiągnięciem religijnym. W godzinie, w której położysz swoje stare, grzeszne, pełne winy życie pod krzyżem, nawrócisz się z całego serca i poprosisz Jezusa Chrystusa o przebaczenie, cała twoja grzeszna przeszłość zostaje wymazana. Następnie przyjmujesz Pana Jezusa Chrystusa w wierze jako swojego Zbawiciela i Odkupiciela i rodzisz się na nowo do żywej nadziei. Wszyscy przeżyliście naturalne narodziny. To jest jasne. Inaczej nie byłoby was teraz na ziemi. Czy ty również doświadczyłeś drugiego narodzenia? O co tak naprawdę chodzi? Proszę cię, proszę się nie oszukiwać. To nie przynależność do kościoła jest ważna. Jeśli chcesz być zbawiony, musisz przeżyć nawrócenie i nowe narodzenie. Dotyczy to wszystkich ludzi bez względu na to, w jakim kościele są zarejestrowani i czy w ogóle są. Jednak takie rejestry w ogóle Boga nie interesują. Liczą się zupełnie inne rzeczy. Liczy się to, czy twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. Kiedy rodzi się dziecko, jest ono zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego i otrzymuje obywatelstwo na ziemi. Odnotowujemy w ten sposób nowego mieszkańca ziemi. Kiedy człowiek się nawraca i rodzi na nowo, jego imię zostaje wpisane do Księgi Życia. Księgi Życia Baranka. On ma obywatelstwo niebiańskie. On jest tam zarejestrowany. Jest dziedzicem Boga i współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Chcę cię teraz zapytać, czy twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? Będzie tam tylko wtedy, gdy się nawrócisz i narodzisz na nowo, kiedy przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela i tylko wtedy. Nie musisz wstępować do jakiegoś kościoła, nie musisz opowiedzieć się za Jezusem i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i ratownika jako pusta formuła. To jest zupełnie coś innego niż religijne recytowanie formułek. Ty musisz opowiedzieć się za Jezusem i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i ratownika w sposób rzeczywisty. Musisz opowiedzieć się za Jezusem i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i ratownika. Apostoł Paweł był z pewnością jednym z najbardziej religijnych ludzi, jacy kiedykolwiek żyli. Jakże on się natrudził, będąc religijny. Jakież ofiary poniósł, jak wiele godzin Paweł się modlił. Jestem przekonany, że Paweł był człowiekiem, który nie tylko studiował prawo Mojżesza, starał się również żyć według niego. Był wiernym wyznawcą judaizmu i zachęcał innych do tego samego, a wręcz ich zmuszał. Wszystko było na próżno, bo nie uznał Jezusa, bo nie postrzegał Ewangelii jako prawdy, nie dostrzegł Ewangelii i potrzeby nawrócenia i ponownego narodzenia. Paweł, Szaweł, Saul prześladował nawet nawróconych chrześcijan i takie zjawisko istnieje do dziś. Można studiować teologię i być przeciwnikiem nawrócenia. Tak też było z Saulem, z Pawłem. Pewnego dnia otworzyły mu się oczy.
Później napisał w liście do Filipian, 3 rozdział, 4 do 9 wersetu. Później apostoł Paweł napisał: chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Od wersetu 7 mówi: wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Och, gdyby to była sprawa religii, to niektórzy ludzie dzisiaj mogliby podnieść ręce i powiedzieć: starałem się, byłem ministrantem przez tyle i tyle lat, zawsze zbierałem pieniądze w kościele i liczyłem je po nabożeństwie. Czasami trwało to pół godziny. Czego to jeszcze nie robiłem? Prowadziłem religię dla dzieci i śpiewałem w chórze kościelnym. Ktoś inny mówi: gram na organach kościele od 15 lat. Ach, gdyby to wszystko sprowadzało się do religii, to można by wyliczyć mnóstwo rzeczy. Apostoł Paweł na to wszystko mówi: wszystko to jest niczym. Jeśli znalazłeś Chrystusa, wtedy jesteś w łączności z Bogiem i tylko wtedy. Co za łaska, gdy człowiek w końcu zrozumie, że opakowanie to za mało. Bez względu na to, jak piękna jest twoja religia, nie uratuje cię ona. Musisz się nawrócić, musisz przyjąć Jezusa w wierze jako swojego osobistego Zbawiciela. Wtedy narodzisz się na nowo do żywej nadziei. Tak uczy nas Słowo Boże, Biblia, w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 3 werset. Na mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa narodzisz się na nowo do nadziei żywej. Masz 3 możliwości. Ileż to razy oskarżało cię twoje sumienie? Co chcesz zrobić? Masz 3 możliwości. Po pierwsze, pierwsza możliwość, możesz nadal grzeszyć, a twoje sumienie z czasem stanie się tak nieczułe i nie będzie już reagować. To jest straszna rzecz. Tak, są ludzie, którzy już nie zauważają, kiedy kłamią. Są ludzie, którzy żyją w cudzołóstwie i już nie zwracają na to uwagi. Inni przeklinają i jest im to obojętne. Tak długo deptali swoje sumienie, że ono już nie reaguje. To jest przerażające. To jest przerażające. To jest katastrofa. To jest przerażające. Tak, naprawdę przerażające. Wybór należy do ciebie. Druga możliwość. Możesz wybrać również inny sposób. Możesz uspokoić swoje sumienie, wykonując jedną czynność religijną za drugą. Wykonując 1000 dobrych i religijnych praktyk. W rzeczywistości wtedy jesteś oszukaną osobą, praktykujący niewierzący. Ponieważ brakuje ci Jezusa Chrystusa, twoja religia cię nie zbawi. Po trzecie, trzecia możliwość. Trzecia i tutaj znowu chodzi o to, że możesz również wybrać tą trzecią drogę. I do tego właśnie dzisiaj cię zachęcam. Twoje sumienie mówi ci, kim jesteś. Jesteś grzesznikiem. Duch Boży przychodzi ci z pomocą i otwiera oczy twojego serca. Wówczas zapytasz, tak jak Paweł w tamtym czasie: Panie, co mam czynić? Jezus dał mu jasną odpowiedź. Dziś również Jezus zaprasza cię z wielką miłością, abyś przyszedł do Niego.
Nie musisz dzisiaj dokonywać jakiegoś wielkiego wysiłku, ale możesz przyjść do Jezusa dzisiaj takim, jakim jesteś. Może zawsze wierzyłeś, że On istnieje, ale dzisiaj musisz zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. Możesz teraz złożyć ręce i zamknąć oczy i powiedzieć do Jezusa w osobistej, prostej modlitwie: Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Nie musisz składać rąk. Nie musisz zamykać oczu i możesz przyjść do Jezusa w osobistej, prostej modlitwie. Jezu Chryste, mój Panie, przychodzę do Ciebie. Nie musisz wypowiadać wielu słów, możesz przyjść szczerze i pomodlić się w ten sposób. Daję przykładowe słowa modlitwy. To nie jest religijna formułka. Panie Jezu, oto jestem. Przepraszam Cię za moje grzechy. Moje dzieciństwo, moją młodość, całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przynoszę Tobie. Panie Jezu, przebacz mi, Panie Jezu, obmyj mnie swoją krwią, Panie Jezu, ratuj mnie. Biblia mi mówi, że każdy, kto Cię przyjmuje, staje się dzieckiem Bożym, teraz w to wierzę. Dużo o Tobie słyszałem, dziś wybieram Cię, Panie Jezu, przyjmuję Cię teraz jako mojego Zbawiciela i Ratownika. Panie Jezu, wejdź do mojego serca, przyjdź teraz do mojego życia. Ja będę Twój, a Ty będziesz mój teraz i na wieczność. Od tej chwili chcę być Twój, chcę iść razem z Tobą, Twoimi drogami, chcę być Twoim uczniem. I dziękuję Ci, że wysłuchałeś mojej modlitwy. Amen. Jeśli tak będziesz się modlił i złożysz mu swoje stare, grzeszne życie, teraźniejsze i przyszłe grzeszne życie i przyjmiesz Jezusa w modlitwie jako swojego Zbawiciela, pokój Boży zagości w twoim życiu. Narodzisz się na nowo ku żywej nadziei. Staniesz się dzieckiem Bożym. Twoje życie się całkowicie odmieni. Gwarantuję ci to Słowo Boże. To się naprawdę stanie, jeśli w ten sposób przyjdziesz do Jezusa Chrystusa Pana. Bóg nie kłamie. Jeśli przyjdziesz, Pan Jezus Chrystus, On się z Tobą spotka. Jeśli przyniesiesz swoją winę do Jezusa Chrystusa Pana w modlitwie, On ją usunie. Jeśli przyjmiesz Go we wierze, narodzisz się na nowo. Wyznaj Jezusowi swoje grzechy. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak mówi Biblia, a Biblia jest prawdą. Bóg nie kłamie. Jeśli nie uwierzysz, uczynisz z Boga kłamcę. Bóg nie kłamie. On spełnia swoje obietnice. Dzisiaj wasze życie stanie się zupełnie nowe, jeśli zaufacie Jezusowi. Czy modliłeś się już taką modlitwą za siebie? Jeśli nie, to spokojnie przeczytaj ją jeszcze raz, a potem się nią pomódl. Wypowiedz ją jako swoją własną modlitwę. Pan Jezus Chrystus z pewnością na nią odpowie. On czekał na ciebie od dłuższego czasu, jeśli właśnie teraz podjąłeś tę ważną życiową decyzję i w ten sposób przyjąłeś Jezusa do swojego życia, to możesz wiedzieć, że jesteś teraz nawrócony i narodzony na nowo. Stałeś się dzieckiem Bożym. W przyszłości powinieneś zawsze dziękować Jezusowi w modlitwie za ten dar. Chciałbym dać Ci kilka bardzo ważnych rad na nowe życie. Po pierwsze, każdego dnia czytaj Biblię. W ten sposób będziesz coraz lepiej poznawał, rozpoznawał wolę Bożą. Każdego dnia poświęcaj czas na modlitwę. Natychmiastowy kontakt z innymi chrześcijanami wierzącymi biblijnie, którzy mieli takie same doświadczenie w przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela, jak Ty, i regularnie się zgromadzaj z nimi do imienia Pana Jezusa. Życzę Ci obfitego błogosławieństwa Bożego na dalszą drogę z Jezusem. Materiał był oparty na skrypcie sporządzonym na podstawie artykułu Willema Palsa pod tytułem Religia czy Ewangelia?